Szanowni Państwo, ja powoli zaczynam. Witam wszystkich. Panią Burmistrz również tutaj zapraszam do nas. Witamy dzisiaj na uroczystym podpisaniu umowy. Jesteśmy w Wołominie tym razem. Naszym współorganizatorem jest pani burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Witamy wszystkich radnych, panią radną Annę Brzezińską, pana Piotra Kandybej i pana Konrada Rytla. I pewnie na początek pana dyrektora, pana Mariusza Munaczka. I na początek pewnie kilka słów powie nam pani burmistrz, a następnie oddam głos państwu radnym. Jesteśmy umówieni. Dobra. Moja kochana, droga, samorządowa rodzino, bardzo mi jest miło, że możemy się dzisiaj spotkać w Wołominie, w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Jesteśmy wśród swoich, wśród przyjaciół, wśród ludzi, którzy są zaangażowani w codzienną pracę, ale czasem i walkę o dobro naszych małych ojczyzn. Przekonujemy na co dzień wiele instytucji, wiele ludzi, od których zależą na przykład finanse, jak bardzo nam jest potrzebne zewnętrzne dofinansowanie, przychylność i życzliwość tych, którzy wpływają na nasze budżety. Dlatego bardzo jest mi miło, że po raz kolejny możemy skorzystać z finansów, które przygotował dla nas i Urząd Marszałkowski, i Zarząd naszego województwa mazowieckiego, o które lobbowali radni tu obecni, którzy nam bardzo pomagają w korzystaniu z tych środków, które są w dyspozycji, tak mówimy kolokwialnie, marszałka. Proszę przekazać naszą wdzięczność, naszą taką życzliwość i podziękowania, że po raz kolejny możemy podpisywać tak ważne dla nas umowy, na ważne projekty dla naszych mieszkańców. Też rzadko to może niektórzy wybrzmiewa, ale też chciałabym naprawdę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Marszałkowskiego. Jak się do nich dzwoni, zawsze służą pomocą, są merytoryczni, życzliwi. Tak powinno być w tej naszej samorządowej rodzinie. Cieszę się i chciałabym, żebyśmy się częściej spotykali w tak miłych okolicznościach, kiedy te pieniądze płyną do naszych budżetów. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy już byliście na urlopach, czy nie. Mnie z urlopu odwołano, więc to jest taka nasza samorządowa rzeczywistość. Ale zdrowia Wam wszystkim. Życzę udanych wakacji, spokoju i żeby nic złego się nie wydarzyło. Choćby jakiś pożar, bądź nie wiadomo co, który nam sami z oczu spędza. Dziękuję też Igorowi Słowikowi. Tutaj on jest szefem naszej delegatury. No i też jest mieszkańcem Wołomina. To tym bardziej mi miło, że możemy współpracować. Wszystkim życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję. Panią Anię Brzezińską na początek, radną sejmiku. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Myślę, że tutaj razem z kolegami radnymi sejmiku mamy tą wielką radość spotkać się z Państwem po raz kolejny z tak wspaniałej, przyjemnej okolicznościach, czyli właśnie podpisywania umów na zadania, które będziecie Państwo realizować na rzecz lokalnej społeczności w Państwa gminach ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego. Chciałabym wszystkim bardzo serdecznie Państwu pogratulować i też podziękować za Państwa taką aktywność. Bo jesteście Państwo tak pracowici jak mróweczki, bo widzimy się kolejny raz z samorządowcami, z Państwem i ta aktywność Państwa naprawdę jest niestrudzona, tutaj mogę powiedzieć, że nie spoczywacie na laurach. Widać tą pracę i widać też Państwa wspaniałą pracę w Państwa gminach i cieszy nas to bardzo, bo my jako radni dzisiaj też czujemy tą naszą taką wspólnotę i też to wsparcie, które płynie z samorządu do Państwa, ale jesteśmy naprawdę też dumni z tego, co robicie. Bo my możemy mieć tą dumę, że pomagamy finansowo, że możemy wesprzeć, podpowiedzieć, czasami znaleźć jakiś wspólny pomysł, ale to Państwa ciężka praca w lokalnych społecznościach rozwiązuje problemy, rozwija infrastrukturę, a my cieszymy się, że tą cegiełkę możemy dołożyć wspólnie razem i razem rozwijać Mazowsze i to naszą lokalną społeczność. Gratuluję kolejnych projektów, kolejnych pomysłów, tej wytrwałości w działaniu, w rozwoju swojej społeczności lokalnej, w rozwoju swoich gmin, bo przecież razem wspólnie rozwijamy i działamy na rzecz mieszkańców Mazowsza. Gratuluję jeszcze raz i serdeczne też podziękowania za tą ciężką pracę dla Państwa pracowników.
no bo i dla skarbników gmin, bo na nich będzie spoczywała odpowiedzialność tutaj i obowiązek rozliczenia tych dotacji. Gratuluję. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam też od marszałka województwa mazowieckiego, też od pana Wiesława Raboszuka, który też bardzo chętnie i zawsze przyjeżdża do Wołomina, i też pan marszałek Adam Strusik, ale my dzisiaj postaramy się godnie reprezentować samorząd województwa mazowieckiego. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję. I poproszę o zabranie głosu może kurwa Derytla na początek. Dziękuję. Ja przepraszam Piotra, bo generalnie to ja tutaj jestem z tej wsi, także nie wiem, czy ja tak Piotra mówić jako gość najważniejszy, ale jak przewodniczący każe, to tak będzie. Zresztą Ania powiedziała w ten sposób, że my tu wszyscy zastępujemy jednego przynajmniej marszałka. Ja myślę, że nas jest za mało, żeby marszałka zastąpić, bo to jest tak wybitna postać, że staramy się. Ale jako przewodnicząca naszej komisji to na pewno tak, a szczególnie, że jest przewodniczący Komisji Infrastruktury, czyli wiecie, i lotniska, i koleje, i tramwaje, i wszystko inne. Ja przede wszystkim gratuluję wszystkim tym, którzy dostąpili tej okazji, żeby skorzystać z tych pieniędzy, które Sejmik tak hojnie rozdaje. Ja chciałem prosić jedną rzecz, że naprawdę przynajmniej my w Sejmiku nie kierujemy się żadnymi jakimiś parytetami, przewagami czy innymi. Proszę popatrzeć, jak ktoś by przeanalizował, jakie gminy, to on się nie zastanawia, kto tam rządzi, kto z jakiej opcji i dlaczego. Naprawdę staramy się dogadać na miejscu, czy to na komisjach, czy to również w ramach posiedzenia Sejmiku, że jak przychodzi to zestawienie, to generalnie blokiem właściwie, niezależnie od jakiej tam klubu się należy. Ja mam dobrze, bo do żadnego klubu należy, nie należy, mam taki jednoosobowy klub, w związku z tym jest najłatwiej, nikim nie uzgadniam. Dlatego gratuluję wszystkim serdecznie i myślę, że warto trzymać z Sejmikiem Mazowieckim i z Zarządem Województwa, bo tam sporo pieniędzy jeszcze jest do wzięcia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pana Piotra Kapetę. Witam serdecznie. Mili Państwo, nie wiem, czy wczoraj słuchaliście wystąpienia Donalda Tuska w Ostródzie, ale jeden z młodych ludzi zapytał Donalda Tuska, co zrobić, żeby on nie musiał wyjeżdżać z kraju. To jest jeden z przykładów, co my razem powinniśmy robić dla rozwoju naszych dzieci i młodzieży, bo tu mówimy stricte o projektach dla rozwoju, wychowaniu i dla spełnieniu, że tak powiem, naszych dzieci i młodzieży. Mówimy o radach młodzieżowych, mówimy o obiektach sportowych, które też mają służyć, no i oczywiście nowy sprzęt komputerowy. Co jest ważne, nasze dzieciaki i młodzież powinny wyjeżdżać, bo tak naprawdę dzięki temu też to jest jeden z elementów rozwoju. Ja pracując w firmie duńskiej, zarządzając jedną z firm właśnie w Polsce, miałem taki przykład, że Duńczycy w ogóle wszyscy wyjeżdżają z kraju, ale oni wracają do tego kraju i to jest najważniejsze, żeby nawet jak pojadą dalej, będą się dalej kształcili, to żeby mogli wrócić do kraju, który będzie zgodny, który będzie naprawdę wzorem kraju, w którym jedziemy razem w jednym celu. I bardzo, bardzo dziękuję Wam za taką współpracę, że razem wspólnie rozwijamy nasze dzieciaki i młodzież i żeby nam się wszystkim lepiej działo na przyszłość. To jest ważne. Dziękuję bardzo i serdecznie dziękuję za współpracę. Pozdrawiam. Teraz przejdziemy do tej części już, można powiedzieć, technicznej, ale przyjemniejszej, tak jak najbardziej. Proszę Państwa, będzie króciutko, będzie krócej, dlatego że postanowiliśmy, tak jak ostatnio, że będzie tylko na ściance odbieranie umów, podpisywanie już z tyłu przy stoliku, a że jesteśmy w Wołominie, to pierwsze, mamy tutaj taką propozycję, żeby była to gmina Wołomin, która podpisze umowę. I to będzie umowa Mazowsze dla sportu, budowa skateparku w Wołominie, kwota dofinansowania 297 850 zł. Mazowiecki program przygotowania szkół i nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem Wacława Naukowskiego, kwota 130 000. Gratulujemy gminie Wołomin. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia od razu wszystkich radnych. Umowę oczywiście damy tutaj pani burmistrz. To na budowę skateparku w Ostrowie.
Sobienie Jezioro dostaną 130 tysięcy na w ramach programu przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego i to będzie beneficjentem jest Publiczna Szkoła Podstawowa imieniem Batalionów Polskich w Siedzowie. IUZF-u w ramach programu przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego otrzyma dofinansowanie w kwocie 130 tysięcy na Szkołę Podstawową imieniem nr 2 imieniem Romualda Trabuta. Józefowie, już czytam, modernizacja boiska do koszykówki, budowa piłkochwytów i montaż koszy w ramach Mazowsze dla sportu 44 678 zł, program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów 130 tysięcy trafi do liceum ogólnokształcącego nr 3 imieniem Juliusza Słowackiego w zespole szkół nr 1 w Otwocku. I w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży powiat Otwocki dostanie 14 833 zł na powołanie Młodzieżowej Rady Jaku Otwockiego. Gratulujemy. Karczew w ramach programu Mazowsze dla Sportu otrzyma 297 850 zł na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1. I w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży Młodzieżowa Rada Gminy Karczew 14 877 zł, łącznie 312 tysięcy. Gratulujemy panu burmistrzowi gminy Karczew. Miasto podpisze dwie umowy Mazowsze dla Sportu, modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku. Kwota dofinansowania 159 563 zł. I program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Szkoła Podstawowa nr 2 w Otwocku, kwota 130 tysięcy zł. Łącznie 289 563 zł. Gratulujemy. Program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Zespół szkół ponadpodstawowych imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, kwota 130 tysięcy zł. Gratulujemy. Węgielnowo podpisze dwie umowy. Remont boiska Orlik z nawierzchni Poli Uretanowej na Stadionie Miejskim. Kwota dofinansowania 297 850 zł. Program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Szkoła Podstawowa nr 8 imieniem pierwszej Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie. Kwota dofinansowania 130 tysięcy. Łącznie 427 850 zł. Gratulujemy. Podpisze umowę w ramach programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. 130 tysięcy trafi do Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Legionowie. Gratulujemy. Nieforent, dwa projekty. Przebudowa boiska w Ryni, gmina Nieforent, 297 850 zł w ramach Mazowsze do Sportu. I Szkoła Podstawowa imieniem Bohaterów Bitwy Warszawskiej 20 roku w Stanisławowie I. 130 tysięcy zł w ramach programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Łącznie 427 850 zł. Serc otrzyma 297 840 zł na budowę boiska rekreacyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie w ramach programu Mazowsze dla Sportu. Wyliszek podpisze dwie umowy, budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Jarzyku I, kwota dofinansowania 297 847 zł w ramach programu Mazowsze dla Sportu i rozwój i podnoszenie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew, kwota dofinansowania 12 204 zł i to jest w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży. Łącznie 310 051 zł. Ja dawam dwie umowy, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szepnice w ramach Mazowsze dla Sportu i w ramach programu zdalnego nauczania 130 tysięcy do Szkoły Podstawowej w Jadowie. Burmistrz Puszcza, który podpisze umowę w ramach programu przygotowania szkół i nauczycieli do zdalnego nauczania. Kwota dofinansowania 130 tysięcy. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Puszczy. Podpisze umowę pan wójt z panią skarbnik na remont boiska trawiastego do piłki nożnej w Plombowie. Kwota dofinansowania 289 340 zł w ramach Mazowsze dla Sportu. I
260 tysięcy w ramach programu przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Szkoła podstawowa imienia Korczaka w Dobczynie, Szkoła podstawowa imienia Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrowcu. Zapraszam na Radzymin. Pan burmistrz Krzysztof Kaciński, skarbnik, już podpisał, bo wcześniej w Cudłoku. Prawa ma zawsze dla sportu. Ma zawsze dla sportu 130 tysięcy na budowę boiska do mini siatkówki, która żeby oraz strefy ćwiczeń z workoutu w miejscowości Nadma w gminie Radzymin. Mazowiecki program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, szkoła podstawowa 1, Marii Kropińskiej w Słupnie, szkoła podstawowa w zespole szkolnym, przedszkolnym, nie, jeszcze są Marki, jeszcze jest Kobyłka. Przedszkolną w Starych Załubicach. Zapraszam Kobyłkę teraz. Panią Katarzynę Restek, zastępcą pani burmistrz i panią skarbnik Beatę Kotulską. I Kobyłka podpisze umowę jedną na publiczną w ramach programu przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania. Publiczna szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi imienia Zofii Naukowskiej w Kobyłce. Kwota dofinansowania 130 tysięcy złotych. I zapraszamy Marki. Tak. Jacek, panie, pan burmistrz. Pani Beata. Marki podpiszą umowę na modernizację skateparku przy ulicy Czasowej 5 w Markach. W ramach programu ma zawsze dla sportu kwota dofinansowania 296 581 zł. Szkoła podstawowa numer 3. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach otrzyma dofinansowanie 130 tysięcy złotych w ramach programu przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego i 24 993 złote za młodzieżową radę miasta Marki pierwszą kadencję. Łącznie 451 574 złote trafia do Marek.